Witam Państwa serdecznie. Jestem przewodniczącym Komisji Specjalnej przy Radzie Miejskiej w Sokółce w sprawie karcz i zagospodarowania odpadów. Proszę Państwa, tu się spotkaliśmy dzisiaj w jednym celu. Jest takie pytanie. Karcze, czy to realne zagrożenie dla ujęcia wody pitnej w Sokółce? Trudno jest teraz nam odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili, ale na podstawie informacji, które posiadamy od instytucji państwowych, również tutaj Inspektoratu Powiatowego w Sokółce, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, są skażone wody podziemne. Ja później przytoczę te informacje, podam dane odnośnie wyników badań, które zostały przeprowadzone i ewentualnie tutaj, proszę Państwa, kilka słów na temat, jak powstała ta spółka, jak to będzie działało. Witam serdecznie Pani Burmistrz Sokółki, Pani Ewę Kulkowską. Witam Pana Starosty Sokółskiego, Pan Piotra Waśko. Witam Radnych Rady Miejskiej w Sokółce, Przewodniczącym Danielem Sofronikiem na czele. Witam Radnych Powiatowych. No i witam serdecznie wszystkich mieszkańców Sokółki, miasta i gminy. Państwa, tu takie padło mi dawno pytanie w kuluarach, dlaczego nie ma tutaj instytucji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, za sprawowanie nadzoru nad składowiskiem odpadów w karciach, dlaczego nie ma nikogo z rządu, z ministerstwa. Proszę Państwa, w dniu 18 maja odbyło się spotkanie w Domu Kultury. Spotkanie miało na celu tutaj ustalenie, jakie są działania w chwili obecnej podejmowane przez instytucje, czym będą skutkowały, czy zagrożenie te ujęcia wody i nie tylko, i skażenia środowiska, jaki będzie miał wpływ na dalsze losy naszej gminy, miasta i Sokółki. Na początku poproszę o wystąpienie Pani Burmistrz Ewę Kulikowską, która otrzymała tak zwany spadek po poprzedniej władzy, problem składowiska odpadów w karciach. Drodzy Państwo, dzień dobry wszystkim. Ja będę mówić krótko, ponieważ gardło przeziębione, także. Ale myślę, że to, co już zostało wypowiedziane do tej pory, i te spotkania na komisjach specjalnych, spotkania na radach, spotkania z instytucjami różnymi, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo, ochronę środowiska. Myślę, że zostało już powiedziane zbyt dużo. W tej chwili chcielibyśmy wspólnie z Komisją Specjalną do spraw karczy i zagospodarowania odpadów przekazać Państwu informacje, bo to nie tylko Państwo obecnym tutaj na sali, natomiast przede wszystkim Państwo, którzy są przed ekranami swoich komputerów, ponieważ jest to transmisja na żywo. Chcielibyśmy przekazać informację, jak w tej chwili wygląda składowisko, o działaniach, które podjęliśmy. Myślę, że będziemy w trakcie informować jeszcze raz, bo to, że włączyły się różnego rodzaju instytucje, łącznie z Ministerstwem Ochrony Środowiska, łącznie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, WIOŚ-iem, weterynarią i tak dalej, to jednak coś oznacza, że mieszkańcy Sokółki są w stanie zrobić coś również dla siebie. Nie można biernie patrzeć na to, co się dzieje, jeżeli są różnego rodzaju odpady wwożone, bo takie informacje do nas dochodzą, że są wwożone odpady, które są niezgodne z decyzjami. I przeciwko łamaniu prawa, to myślę, że każdy z obywateli stanąłby murem. Prawa łamać nie można. Może w międzyczasie będą jeszcze pytania. Myślę, że Pan Przewodniczący Komisji poprowadzi to spotkanie i będziemy wymieniać się informacjami na bieżąco. Więc ja może oddaję głos. Proszę Państwa,
jak powstała spółka. Jest z nami tutaj obecny radny i były radny w tamtej kadencji, pan Antoni Cydzik. Pan Antoni Cydzik w skrócie opowie, jak powstała ta spółka, jak miała zadania, jak to wyglądało. To jest krótki zarys, mówię, powstawania tej spółki. Szanowni Państwo, byłem radnym, kiedy powstawała spółka Świciowa. Byłem tym radnym, który od początku był przeciwny powoływaniu spółki. Oprócz mnie, przeciwko powołaniu spółki byli radni Lucjan Gutowski, Łukasz Moździerski, Stanisław Kozłowski, Beata Łazarewicz. Do powstania spółki doszło w 2009 roku. Wtedy burmistrz Stanisław Małafiej powołał komisję do wyboru firmy, która miała wejść w skład spółki śmieciowej. W składzie komisji konkursowej byli przewodniczący komisji, sekretarz Zbigniew Tochwin, przewodniczący rady Jan Zabudowski, Ewa Korzonek, Agnieszka Piotrowska, radczyni prawna Danuta Kowalczyk, Elżbieta Andrukiewicz, Czesław Sanko, Janusz Sawicki. I to właśnie ta komisja wskazała firmę, która wygrała. Ofertę współpracy złożyli firmy Czyszczoch wraz z MPO Sokółka i firma Nowa Ekologia. Firma Czyszczoch była firmą znaną białostockiego rynku, posiadająca wieloletnie doświadczenie oraz znaczne obroty finansowe, a MPO Sokółka to nasza lokalna firma. Zaproponowały one wkład finansowy 800 tysięcy zł, 10% udziału dla MPO Sokółka, 60% dla Czyszczocha i 30% udziału dla gminy. No, natomiast firma Nowa Ekologia powstała kilka miesięcy przed złożeniem oferty, bez doświadczenia i bez obrotów zaproponowała 100 tysięcy zł i 25% udziału w gminy. Nie wiem, dlaczego to właśnie firma Nowa Ekologia wygrała przetarg. Firma Nowa Ekologia przedstawiała wizję tego, co miało być na wysypisku, a mianowicie rekultywacja starego wysypiska, wdrożenie systemu Quattro, budowa zakładu zagospodarowania odpadów. Co z tego mamy? Zobaczymy na filmie. Obietnic wspólników firmy Nowa Ekologia, pana Zbigniewa Krawczyka, pana Marcina Danielewicza, została nam góra śmieci. Bomba ekologiczna. Wybór firmy przez komisję głosowała jeszcze Rada Miejska. Radni, którzy byli za powołaniem spółki śmieciowej, to dr Wojciech Anusewicz, Elżbieta Białobłocka, Witold Budrowski, Waldemar Gieniusz, Tomasz Grynczel, Stanisław Muciusz, Stanisław Pałsewicz, Jarosław Panaszuk, Robert Rybiński, Tadeusz Siergiej, Jerzy Wierzbicki, Romuald Woronowicz, Jan Zabudowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Przed podpisaniem aktu notarialnego o założeniu spółki śmieciowej jako jedyny złożyłem pismo do prokuratury o sprawdzenie procedury przetargowej, a do kancelarii notarialnej pismo o wstrzymaniu podpisania aktu notarialnego o powołaniu spółki do czasu rozpatrzenia sprawy przez prokuraturę. Prokuratura bada sprawę do dziś, a góra świeci rośnie. Członkami Rady Nadzorczej spółki byli Marek Zagórski, którego żona pracowała w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Danuta Kowalczuk, Iwanicki Krzysztof, Danielewicz Marcin, Czarniecki Zdzisław, Karol Tylenda, Mentel Leszek, Suchecka Jadwiga, Ostrowski Tomasz. Piotreczko od 12 września 2013 roku do dnia dzisiejszego figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie pełni
funkcję starosty powiatu sokólskiego. Chcę też dodać, że bombę ekologiczną na starym wysypisku mamy dzięki byłemu staroście, a obecnie przewodniczącemu Rady Powiatu, panu Franciszkowi Budowskiemu i jego urzędnikom, który wydał decyzję z naruszeniem prawa na składowanie, magazynowanie odpadów w karczach. Dziękuję, panie radny. Teraz, proszę państwa, wyświetlimy film TVN Uwaga z roku 2012 roku, gdzie państwo zauważycie, stwierdzono nieprawidłowości różnych instytucji państwowych i ich niekompetencji. Również tam jest stwierdzenie, że jest zagrożenie dla środowiska. Proszę o włączenie tego filmu. Dziękuję. Tomasz Kubat, uwaga, dobry wieczór. W pobliżu Sokółki, na terenie nazywanym Zielonymi Płucami Polski, wyrosło ogromne wysypisko śmieci. Ponad 160 tysięcy ton nieposegregowanych i źle zabezpieczonych odpadów grozi ekologiczną. Jak twierdzi Inspektorat Ochrony Środowiska, to miejsce staje się coraz większym zagrożeniem dla ludzi. Mimo tych oczywistych faktów i wbrew przepisom, składowisko trujących odpadów nadal funkcjonuje. Ludzie nie zdają z tego sprawy. Myślę, że niektórzy po raz pierwszy dopiero zobaczą mieszkańcy Sokółki w programie telewizyjnym. Czy mieszkańcy Sokółki wiedzą, co mają pod bokiem? Nie wiedzą. Jak to możliwe? To jest rok 2012. Niewiele osób wie, co tu się tak naprawdę dzieje. Czy to jest największy problem ekologiczny tego województwa? No myślę, że jest to jeden z poważniejszych problemów ekologicznych, no bo tam są dziesiątki tysięcy ton odpadów zgromadzonych na terenie, zdaje się, Zielonych Płuc Polski. To jest skandal, nie magazyn. To jest jedno. Chciał wytajnić działalność spółki, która działała. Widzieliśmy odnośnie tej folii, nie folii, tych kostek. Proszę państwa, ja pozwolę sobie odczytać. Ta decyzja pana starosty wydana w 2009 roku, a tutaj inspektor ochrony środowiska w Białymstoku, wojewódzki, określił krótkim zdaniem: teren, na którym są przetrzymywane w oparciu o wyżej wymienioną decyzję znaczne ilości odpadów, nie jest zabezpieczony przed przedostawaniem się do gleby i ziemi zanieczyszczeń zawartych w odciekach propionujących swoim składem ścieki przemysłowej. W związku z tym nie można wykluczyć możliwości skażenia wód podziemnych. Taka informacja również trafiła do sanepidu w Sokółce. Wszystkie instytucje były informowane o tych nieprawidłowościach. Tutaj wojewódzki inspektor ochrony środowiska na spotkaniu, które się odbyło w Białymstoku w miesiącu kwietniu bieżącego roku, poinformował nas, że wydał decyzję o wstrzymaniu instalacji. Zanim ta spółka się zaczęła rozkręcać na samym początku, taka informacja trafiła również do starostwa w Sokółce i do pana burmistrza. Jednak, jak widzieliśmy, wszyscy wskazywali się prawidłowo, ktoś tam ewentualnie nie sprawdzał, nie był nigdy tam, więc było widać na filmie. Teraz bym poprosił ewentualnie o odczytanie. Może odnośnie tych skażenia wód podziemnych i tych wyników wiosny, to ewentualnie odczytam osobiście tą informację. Biorąc pod uwagę wyniki badań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w latach 2012, 2013 i 2015, można określić negatywny wpływ składowisko odpadów na wody podziemne w okresie czasu w izometrach zlokalizowanych na odpływie wód podziemnych ze składowiska odpadów w karczach. Te izometry to są takie
urządzenia, które powinny być zainstalowane na składowisku odpadów. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska zalecił dla firmy zainstalowanie 6 takich piezometrów, jednak firma wykonała tylko 3. Wyniki badań wskazują na istotne obniżenie jakości wody podziemnej, w szczególności podwyższenie wartości elementów fizykochemicznych, chrom, przekroczenie 28 razy prawie. Kadm 42 razy i ołów 9 razy, których przekroczenie nie mogło być spowodowane przez naturalne procesy. Wskazuje na wody złej jakości. Wartości elementów fizykochemicznych w piezometrach wskazują wpływ działalności człowieka. Więc te wszystkie, które widzieliśmy na TVN-ie, te właśnie jakieś związki chemiczne, które były wylewane również i z garbarni, więc również miały wpływ na skażenie wód podziemnych. My naprawdę nie wiemy, jakie jeszcze tutaj składniki chemiczne były wylewane, jaka bomba ekologiczna jest w chwili obecnej. Tu również była taka informacja 1 czerwca 2012 roku skierowana do sanepidu. Wniosek o objęcie szczególnym nadzorem terenu składowiska w miejscowości Karcie, gmina Sokółka. Jednocześnie poinformował, że ze względu na tak brak prawidłowego zabezpieczenia wspomnianego składowiska odnośnie tej folii, nie można wykluczyć możliwości skażenia wód. W związku z brakiem odpowiedzi na kierowane pisma WIOŚ o kolejnych latach zaprzestał informowania. Więc tutaj tak to wyglądało. Pisma były kierowane do różnych instytucji o podjęcie, również naszych tutaj powiatowych. Ostatnie pismo, które skierowaliśmy w ramach pracy komisji do pana inspektora sanitarnego w Sokółce. Tu chciałem podkreślić takie jedno zdanie, które ogólnie odpowie odnośnie zagrożenia wody i ujęcia wody. Te wyniki badań, które przytoczyłem wcześniej, że to przekroczenie 40 razy ponad, więc na podstawie tych wyników. Wyniki badań próbki wody pochodzącej z piezometru wskazują na istotny wpływ składowiska na wody podziemne. Z powodu powyższych istotnych zawartości metali ciężkich, kadmu, ołowiu i chromu. Był to pierwszy otrzymany przeze mnie sygnał tego typu poparty badaniami. Wynik powyższego badania uprawdopodobnia potencjalne zagrożenia dla jakości wód wgłębnych, w tym ujmowanych dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Sokółki. Mimo że najbliższe do składowiska w Karczach położenie jest czynne ujęcie wody w odległości około 2,5 km. Tak to wygląda. Te pismo jest z dnia 4 maja 2015 roku. Teraz proszę Państwa. Teraz Państwu chciałbym zaprezentować sesję Rady Miejskiej z wyjazdem na składowisko w Karczach. Tam Państwo zobaczycie, jak to wygląda. Część radnych dopiero pierwszy raz zobaczyła z bliska, jak wygląda to składowisko. Tutaj w kinie nie czujemy tego oduru. Dzisiejsze informacje jest dużo. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj od godziny 6 do godziny 9 wjechało 14 samochodów ciężarowych. Tak, troszeczkę tam mniejsze, ale mniej więcej 20 parę tam, 23, 20 tam. I o 9 była blokada wjazdu, ponieważ zepsuł się spychacz. I do samej 9, 14 było i potem stali. Nie przyjeżdżały, bo były informacje, myśmy to słyszeli, że nikt nie przyjeżdża, bo nie ma miejsca. Po prostu stały tutaj ciężarówki, stały tam. Dopiero druga tura, już tam jak spychacz zaczął chodzić koło pierwszej, to potem od godziny pierwszej, od 9 łącznie przyjechało 26 ciężarówek. Tam w tej chwili 26 tirów. I w tej chwili może jeden już lub dwa zostały, które się rozładowują, końcówka. To będzie łącznie 26, tylko że chciałbym powiedzieć, że do 9 było 14. Tak normalnie jechały jakby jeden za drugim.
Z tym tylko, że o 9 była blokada jazdy, bo niestety zepsuł się spychacz. Czy była firma Sokółki jakakolwiek? Tak, jeden samochód był Sokółki. Transkop. Jego Inspektoratu Ochrony Środowiska odnośnie wstrzymania instalacji. Tutaj na podstawie artykułu 32 ustawy o odpadach zostało zgłoszone pewne nieprawidłowości. W związku z powyższym taka informacja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sokółce odnośnie wstrzymania instalacji starego składowiska również w dniu 15 kwietnia albo 19. Na chwilę obecną, na spotkaniu w dniu 18 maja 2015 roku padła deklaracja Wojskowego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Był pan osobiście, pan Michalczuk, który tu występował w programie TVN, więc powiedział, że wszczęte procedury odnośnie zamknięcia instalacji. Ten artykuł 32 mówi, jeżeli występuje zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska. Więc tutaj na podstawie tego artykułu zostało wszczęte postępowanie i sprowadzone deklaracja. Ma na celu tutaj tej instytucji uspokojenie mieszkańców, że w ciągu miesiąca ta instalacja zostanie wstrzymana, również to jest stare składowisko. Na chwilę obecną, proszę Państwa, na stare składowisko nie wjeżdżają samochody ciężarowe. Tutaj pan starosta wydał decyzję odnośnie wstrzymania, znaczy cofnął decyzję na składowanie odpadów na starym składowisku. Tylko tak, wykonanie tej decyzji jest do dnia 30 listopada 2015 roku. W tej decyzji jest określony później pan starosta, ewentualnie, jeśli będzie czas, to uzupełni informację. Ma być, że mają doprowadzić tutaj do stanu takiego, żeby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia. Powiem Państwu tak. Stare składowisko ma 7 hektarów. Wysokość 15. Na dalszym materiale filmowym, które dzięki tutaj telewizji Sokółka, dzięki im została sporządzona właśnie ta dokumentacja w postaci nagrań filmowych, które ukaże, z czym się borykamy jako gmina i z czym się spotkamy. Na chwilę obecną różne tu padają i na forach informacje odnośnie wypowiedzenia umowy dzierżawy gruntów, bo gmina jest właścicielem gruntów, no ale proszę Państwa, wiemy, kto wydawał decyzję, kto miał nadzorować. Czy w tym państwie ktoś bierze odpowiedzialność za swoje czyny? Proszę Państwa, na chwilę obecną wiemy, wydać decyzję, niech inni się martwią. Pani burmistrz dostała w spadku karcze. Tutaj taka jakby sugestia na sesji Rady Ostatniej Miejskiej, żeby przekazać te karcze starostwu. Oni wydali decyzję, dzięki im ta góra śmieci urosła do wysokości 15 metrów. To nie jest pomówienie, panie starosto. Ja panu powiem tak, no tak, taką decyzję, na podstawie tej decyzji były wożone odpady. Nie wiem, kto nadzorował. Widzieliśmy tutaj na filmie materiale, jak urzędnik tutaj ze starostwa, jak urzędnik się wypowiadał. Ja tu mam na materiale, panie Piotrze, naprawdę proszę spokojnie posiedzieć. Poglądamy, niech mieszkańcy zobaczą, jak wygląda sytuacja. Poproszę teraz o włączenie filmu obecnie, jak wyglądają karcze, te składowisko stare, nowe. Również tutaj w tym nagraniu z drona zobaczymy, jak to wygląda. To było nowe pole składowe, gdzie obecnie przywożą odpady. Ta składowa, to te odcieki. To jest stara
stare składowisko. 7 hektarów, 15 do góry. Ja tam akurat poszedłem sprawdzić, jak wiska wygląda. To jest stare składowisko. Częściowa rekultywacja. Spychają do brzegu, tak żeby na drogę tylko nie wypadło. To są odcieki do tej drogi dojazdowej nowego składowiska. To są bele zmagazynowane na starym składowisku. A to jest pole magazynowe, które powinno leżeć do 3 lat. Taka była zgoda. Widzimy na podstawie tych roślin, że to od 2009-2010 roku może leżeć. Tu część radnych pamięta. Tamte bele, co były w materiale w 2012 roku, teraz zostały przysypane, ziemią zarosły, więc tak to wygląda. To jest to nowe składowisko, ta kwatera się zapełnia. To jest stare składowisko, tam jest właśnie pomieszczenie socjalne. Tutaj najprawdopodobniej pod tą ziemią również są przysypane kostki zmagazynowane. Co wcześniej pan były burmistrz tłumaczył właśnie, że to właśnie te odpady komunalne były tak raz, dwa pozwijane. Część nie była, tutaj było widać, to folię porozrywano. Proszę państwa, pod tymi kostkami nie ma żadnej folii, nie ma żadnej geomembrany. Leżą na ziemi, wszystkie odcieki bezpośrednio idą w glebę. Więc tak to wygląda, proszę państwa. Może ewentualnie jakieś pytanie państwo macie co do dalszych działań. Ja mam pytanie, mogę panie przewodniczący. Szanowni państwo, miesiąc po objęciu stanowiska starosty Sokulskiego od razu praktycznie podjąłem decyzję o cofnięciu zezwolenia na składowanie i na przywóz odpadów na nowe składowisko. Od razu, dlatego że szedłem do Rady Powiatu Sokulskiego z jasnym planem. Wiedziałem, co trzeba zrobić, tak? Dlatego ludzie mi między innymi zaufali. Radni mi zaufali i wiedzieli, że będę wiedział, co trzeba zrobić. Od razu cofnąłem, nadając rygor natychmiastowej wykonalności swojej decyzji. Nieprawdą jest to, co mówi pan przewodniczący, jak zwykle pływając po istocie, a nie konkretnie mówiąc, że wykonanie decyzji jest odłożone do listopada. Absolutnie. Nie można, i dlatego na starym wysypisku żadne działania nie są podejmowane, bo jest nadany rygor natychmiastowej wykonalności, bo wiedzieliśmy, co zrobić. Od razu. Nie można tam już wwozić niczego i na nowe, według moich, na podstawie mojej decyzji, też nie można wwozić żadnych śmieci. Dlaczego wwożą? I to jest istota. Dlatego, że pan marszałek województwa podlaskiego, Mieczysław Baszko, do dnia dzisiejszego nie cofnął pozwolenia zintegrowanego. Nie cofnął decyzji, na podstawie której wożą w tej chwili na nowe wysypisko śmieci. Apeluję za pośrednictwem telewizji i proszę, żebyście państwo naprawdę też, jeżeli macie jakikolwiek wpływ na pana marszałka, bo jest z Sokółki, a więc musicie go znać. Apeluję, panie marszałku, proszę wypowiedzieć i nadać rygor natychmiastowej wykonalności, cofnąć to pozwolenie zintegrowane. Proszę
albo zorganizujmy właśnie jakiś autokar i przejedźmy się do pana marszałka i powiedzmy o tym, bo ja mu cały czas, jak go spotykam, to właśnie za każdym razem mówię. Szanowni państwo, co więcej, szanowni państwo, ja w miesiącu lutym poszedłem na sesję Rady Miejskiej w Sokółce i poprosiłem, mówię, słuchajcie, jest gotowe pole składowe, tak? Te stare śmieci powinniśmy przewieźć na... i przerobić oczywiście wcześniej, za pośrednictwem chociażby jednej ze spółek miejskich i na te nowe pole składowe. Tylko jak najszybciej, mówię do radnych, wypowiedzcie umowę dzierżawę. Wypowiedzmy umowę dzierżawy, przejmijmy kontrolę nad tym wysypiskiem. Proszę was, bo czas biegnie, a my nic nie robimy. Czas biegnie, a my najzwyczajniej w świecie zastanawiamy się i poprosimy o jakieś kontrole, wzywamy instytucje, prosimy o jakieś zastępcze te tematy. Ale chwileczkę, ja tylko skończę. Panie starosto, ja prowadzę, więc proszę pana... Mogę skończyć, ale proszę państwa, no kurczę, no, zabiera mi się głos tylko dlatego, że mówię prawdę. No, panie starosto, pan powiedział... Ale mogę skończyć... Czytam pana decyzję. Mogę skończyć. Ma pan minutę. Szanowni państwo, to jest miejsce publiczne, jestem osobą publiczną, prosiłbym, no jeszcze traktowano mnie poważnie, naprawdę to jest po prostu niepoważne. Szanowni państwo, na dzień dzisiejszy miesięcznie, jak policzyli radni, tak, 5 milionów złotych firma korzysta z tego, że przywozi po prostu śmieci na nowe wysypisko. Proszę? Koszt utylizacji. Tak policzyli radni. Kto ma w tym interes? Dlaczego my do tej pory nie robimy i nie podejmujemy działań? To jest podstawowe pytanie. Jeszcze jedna rzecz. Proszę państwa, to jest właśnie panie działań, co to jest? No panie starosto, proszę oddać mikrofon. No proszę, bo ktoś prowadzi tu spotkanie, nie pan. Dlatego, że pan nie prowadzi spotkania. Prosimy o oddanie mikrofonu. Proszę oddać mikrofon. Panie starosto, pan nas wyproszył z obrad swoich sesji. Nie wypraszałem nikogo. Pan przewodniczący rady, pan Budrowski, też. A pan jako starosta mógł wysłuchać kilku zdań. Pan powiedział nie. Dziękujemy panu teraz. Proszę państwa. Panie przewodniczący, czy ja mogę zabrać głos? Proszę państwa, chwileczkę. Proszę państwa. Proszę państwa, spokojnie. Proszę państwa, ja bym prosił delikatnie o spokój. Proszę państwa, ale spokojnie, bez emocji. Nie, dostanie pani mikrofon za chwileczkę. Proszę państwa. Nie, nikt nie może dostać mikrofonu. Moment. Proszę państwa, odnośnie... Prowadzi decyzji. Prowadzi dalej przewodniczący komisji. Zaprosiliście nas tutaj. Zaprosiliście nas tutaj, ponieważ sprawa dotyczy nas. Teraz w tym momencie burmistrz, prawda, do starosty, starosta do burmistrza. Moment, ja jestem burmistrzem, przepraszam. Ja to nie jest burmistrz, przepraszam, panie to, ale chodzi o stanowisko, prawda? Ale to jest stanowisko komisji. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy chcieli... Może i nasze nic, nie. Wasze proszę panią, ale prosimy pozwolić prowadzić komisję. Przepraszam bardzo. Proszę pozwolić. Ale proszę, wiecie cały sali, co cała sala ma robić. Może tak. Przepraszam wszystkich i proszę naprawdę o spokój. Ale panią proszę też, żeby pani usiadła, nie ma co się... Ale proszę, żeby pani usiadła. Czy ja mogę dokończyć w ogóle pani Borys? To jest pytanie do pani. Chwileczkę, ale chwileczkę, jedną chwileczkę. Nie mamy co się kłócić, tylko trzeba po prostu pokazać, jaki jest problem. I nie ma co zwalać na nie wiadomo kogo winy, bo tutaj dużo było winnych osób, łącznie z poprzednimi władzami. I chcemy uzmysłowić mieszkańcom Sokółki, jak jest naprawdę. I jak jest teraz. I jakie mniej więcej mamy plany na przyszłość. Chwileczkę, sekundę. To spotkanie zorganizowała komisja, czyli przewodniczący komisji do spraw karcz.
Ja użyczyłam salę. Został nakręcony film przez TVN, bo to są urywki filmów. Więc przewodniczący komisji, proszę, oddaję panu głos, niech pan prowadzi. Nie może dojść do harmiderów. Może panie starosto, i proszę na chwileczkę dać następne wstrzymanie. Może wysłuchajmy do końca i zadawajmy pytania, tak jak mówiłam na początku. Bo tu nie ma o co się kłócić. Jeszcze chyba pan przewodniczący nie skończył, bo pan starosta miał zadać pytanie, a wygłosił promienną mowę. Może dajmy wysłuchać, a potem będziemy zadawać pytania. Bo naprawdę nie ma co się kłócić, tylko trzeba współdziałać. Proszę państwa, tu widzę, pan starosta miał zadać pytanie. Te pytanie widzieliśmy, jak wygląda tutaj apel do mieszkańców odnośnie do pana marszałka. Proszę państwa, my apelowaliśmy do pana marszałka, pojechaliśmy na spotkanie w dniu 9 kwietnia. Odbyło się spotkanie, więc procedury odnośnie postępowania administracyjnego zostały wszczęte w tym temacie. 18 tutaj instytucja w postaci urzędników z Urzędu Marszałkowskiego złożyła deklarację, że będzie tutaj wstrzymana ta właśnie decyzja odnośnie pozwolenia zindykrownego. W ciągu miesiąca. To było, spotkanie było 18 maja, więc tak to wygląda. Proszę państwa, ja nie będę tutaj dyskutował. Proszę państwa, chciałem wam przedstawić problem z bliska, jak to wygląda. Nie chciałbym tu uprawiać polityki jakiejkolwiek. Widzicie państwo, pan starosta również był członkiem, tak? Rady Nadzorczej? Dokładnie. Panie starosto, pan wcześniej nie apelował. Czy słyszeliście państwo od pana obecnego starosty taką informację? Proszę państwa, nie, teraz państwa powiem, jak to wygląda. Nie, panie starosto, miał pan swój czas, jak był pan członkiem w zarządzie. Dlatego na chwilę obecną, proszę państwa, na chwilę obecną tutaj widzę, że pojawia się dyskusja. Ja pozwolę sobie zaprezentować zdjęcia również tutaj dzięki Straży Miejskiej w Sokółce, które również posłużyły w ramach wydawania decyzji, wstrzymywania decyzji również tutaj dla instytucji, dla WIOŚ-u, dla prokuratury, dla policji i dla innych instytucji. Prosiłbym o pokaz zdjęć. Tak wyglądają, proszę państwa, samochody, które wjeżdżają na te nowe składowisko, tam później będzie na stare składowisko. Jakie odpady trafiają. No i dlaczego nic nie robić? Tu, proszę państwa, widzimy, jakie są platformy. Taki pojazd mieści około 30 ton. Tutaj firmy spółdzielające na Koparce, już nie będę wymieniał, kto tam zarządza. To, proszę państwa, odpady komunalne widać wyraźnie. Również instytucje, które tutaj się zaczynały działać. Widzimy, jaka jest kolejka odnośnie wywożenia tych odpadów. To teraz jest na tym starym składowisku. Takie odpady również tutaj trafiają na to składowisko. To teraz jest tak zwana podsietówka. Taki materiał powinien być tylko tu przywożony. Inny nie powinien być składowany na tym polu składowym, na tej kwaterze. Tutaj widzimy na zdjęciu osobę, która jeszcze odbiera jakiś tam materiał w postaci złomu. To jest początek działalności pola składowego. Według wszystkich instytucji na tym nowym polu składowym jest folia, znaczy ta kwatera jest złożona folią do wykinu i folią taką dosyć masywną, gdzie nie powinno się przedostawać. To jest właśnie te stare składowisko, proszę państwa. To była interwencja pierwsza, tam widzieliście w mediach, w prasie była informacja, zgłoszenie, 7 samochodów ciężarowych zostało jakby złapanych na gorącym uczynku, gdzie wyrzucali odpady komunalne. I tu się zaczęło od tego dnia cały ciąg zdarzeń i walki z tym składowiskiem. Na początku ze starym składowiskiem, w późniejszym terminie z nowym. Jak tylko zostało wstrzymane te działania na tym składowisku starym, tutaj to
to na chwilę obecną zaczęli jechać na te nowe składowisko. Odnośnie prac komisji, powiem Państwu w skrócie, jak to zaczęło funkcjonować. Proszę Państwa, ja powiem Państwu, jak to wygląda. Ja wiem, że ktoś tu ewentualnie nie chce. Nie, proszę Państwa, w dniu 28 stycznia został złożony wniosek o powołanie specjalnej komisji. Komisja została powołana dopiero po 2 miesiącach, dzięki utrudnianiu tutaj pewnym osobom, nie chcemy zmienić nazwiska. Proszę Państwa, na chwilę obecną jesteśmy na etapie jakby końcowym. Ma być wstrzymanie instalacji starego i nowego składowiska. Kiedy? Jak podkreśliłem wcześniej, 18 padła deklaracja Urzędu Marszałkowskiego i Wojskowego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ciągu miesiąca. Tak, takie padły deklaracje. Proszę Państwa, tylko jest teraz kolejne pytanie. Co dalej? Miesiąc już dawno minął. Co dalej, proszę Państwa? Proszę Państwa, co dalej czeka nas jako gminę? Jako gminę. Wiemy, że tam jest 7 hektarów, wysokość 15-17 metrów, w głąb około 5. Proszę Państwa, łatwo policzyć, miliony ton zalega. A to wszyscy wiemy, co dalej? Proszę Państwa, co dalej właśnie? Pan starosta tutaj usilnie nam tłumaczy, wypowiedzieć umowę. Oczywiście, umowa wypowiedziana. Czy to, proszę Państwa, będzie skutkowało tym, że te śmieci znikną? Nie, ale na nowym polu składowym będzie można ujechać. Proszę Państwa, tak, proszę Państwa, za chwileczkę dam tutaj głos dla pana zastępcy burmistrza. On tutaj jest również osobą kompetentną w ramach podwania jakichkolwiek decyzji. Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj, żeby poinformować mieszkańców Sokółki, z czym się borykamy. Panie starosto, na chwilę obecną, prosiłbym o spokój, mniej emocji, proszę pana. Panie starosto, mniej emocji, ja pan powiedziałem. Był pan w zarządzie, mógł pan zrobić więcej. Na chwilę obecną. W Radzie Nadzorczej. Panie starosto, przepraszam, w Radzie Nadzorczej. Był pan? Oczywiście, że był. Dobrze, dziękuję. Co pan zrobił? Jak się zadaje pytanie, to trzeba dać możliwość odpowiedzi, a nie pytanie. Panie burmistrz, kończymy, tak? Ale to już nie monolog, tak? Panie burmistrz, panie starosto, szanowni mieszkańcy Sokółki, proszę o chwilę cierpliwości. Panie radny, bardzo proszę. Ja chciałbym uporządkować dyskusję i określić obszary, w których się poruszamy. Wszyscy mamy, jak tutaj siedzimy, niewątpliwie świadomość, że mamy do czynienia z bombą ekologiczną w Sokółce w takim potocznym znaczeniu. Widzieliśmy te setki, tysięcy ton zgromadzone na starym wysypisku, w których tam nie powinno być rzekomo magazynowane. Rzekomo magazynowane równie wielkie tysiące na wysypisku nowym. Szanowni Państwo, dlaczego jest taki, a nie inny nasz tryb postępowania? Wyjaśniałem na ostatniej sesji Rady Miejskiej, udzielając odpowiedzi na interpelację pana Tomasza Tork. To, co był łaskawie zauważyć pan starosta, że należy przewieźć ze starego na nowe wysypisko. Niewątpliwie ma pan rację, tylko żeby to zrobić, trzeba pozyskać ogromne środki finansowe. I pani burmistrz wraz ze mną w tym celu udaliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i tam w rozmowie z dyrektorami, między innymi z dyrektorem Departamentu Ochrony Powierzchni Ziemi, uzyskaliśmy następujące informacje, że wnioskodawcą może być gmina. W tej chwili ten teren jest wydzierżawiony, jeżeli uprawdopodobni, że skutki tego, co jest tam złożone, spadnie ta odpowiedzialność na gminę. Wystarczy uprawdopodobnić. To jest pierwszy temat. I ta gmina, pani starosto, przepraszam, i gmina uprawdopodobniła, wskazując na przekształcenia spółek. Najpierw była jedna spółka, druga, teraz jest spółka komandytowa, w której już zarząd nie odpowiada. Odpowiada się do wielkości sumy komandytowej. I takie pismo wysłaliśmy przed miesiącem czy półtora, wyjaśniające, że prawdopodobnie to spadnie na gminę Sokółka.
Natomiast elementem niezbędnym do złożenia prawidłowego wniosku, żeby ze względów formalnych nie był odrzucony, jest wykazanie, że na tym terenie firmy zarządzające, prowadzące tą działalność dokonały czynności niezgodnych z prawem, niezgodnych z ustawą o odpadach. I w tej chwili właśnie jesteśmy na tym etapie, kiedy inspekcje, na przykład Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, inne inspekcje też prowadzą postępowania, mam nadzieję zakończone pożądanymi decyzjami i wtedy będzie spełniony ten element do złożenia wniosku, ewentualnie o uzyskanie środków z Narodowego Funduszu na zajęcie się tą tak zwaną bombą ekologiczną. I stąd, panie starosto, jest właśnie takie postępowanie gmin. Natomiast żądanie wypowiedzenia umowy to jest żądanie rozliczenia wszystkich, ponieważ wszyscy, którzy w tej sprawie nie dopełnili jakichkolwiek swoich obowiązków, kiedy gmina to przejmie, staje się stroną i wszystkie obowiązki, w tym ten największy obowiązek finansowy uporządkowania tej sytuacji w Karczach na starym i nowym wysypisku spadnie wyłącznie na gminę Sokółka, czyli na nas, na burmistrzów, na Radę Miejską Sokółce, a w sumie na mieszkańców, bo z budżetu nie będzie można realizować inwestycji, tylko przez kadencję będziemy zajmowali się przerzucaniem ze starego wysypiska na nowe wysypisko. Także bardzo proszę o cierpliwość. Myślę, że tak jak tutaj zapowiedział pan przewodniczący komisji, że w ciągu najbliższych tygodni, miesiąca te decyzje zapadną. Natomiast wracając do wypowiedzi pana starosty, który za sztandarową, powiedzmy, swoją czynność uznał wypowiedzenie tej umowy, to wydaje mi się, że i wydał decyzję cofającą, że nadal ta decyzja jest decyzją nieprawomocną, chyba że pan starosta mnie sprostuje. Z tego co wiem, to firma odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego. I był pan również uprzejmy wspomnieć, że dzięki tej decyzji żaden samochód na stare wysypisko nie wjedzie. Co się zdarzy, skoro decyzja jest nieprawomocna? W dniu wczorajszym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonywał odkrywek na nowym składowisku. Byliśmy tam obecni. Przez półtorej godziny nie pozwolono nam wejść. I w trakcie, nie wiem jak się to zdarzyło, w każdym bądź razie pan prezes Szwaczko publicznie zapowiedział, że za kilka dni składa informacje i będzie rekultywował stare wysypisko osadami ściekowymi. Ta informacja od pana Szwaczki, podkreślam raz jeszcze, została złożona w obecności no kilku, kilkunastu osób. Mogę prosić? Bo będzie chodziła. Przepraszam. Nie. Pani burmistrz, mogę odpowiedzieć? No przecież to jest farsa. Nie, proszę usiąść. Po kolei będziemy zadawać pytania. Proszę, nie jest pan tu jedną osobą na tej sali. Momencik. To proszę zadać pytanie. Słuchamy. Szanowni Państwo, jak wygląda sytuacja, jeżeli bo tutaj pan burmistrz, mogę prosić o mikrofon? Nie, no proszę zadać pytanie. Ale to pan prowadzi, panie Antoni, czy pan Marek? Proszę państwa, ja tu widzę... Nie, panie starosto, ja widzę, że miał pan zadać pytanie, czy ewentualnie tak dalej. Proszę państwa... Nie, proszę państwa, to nie jest jednostronne, tylko państwu powiem tak. Zebraliśmy się tutaj, żeby państwa poinformować i ewentualnie powiedzieć państwu, jaki będzie, jaki jest temat. Proszę państwa, te skażenie występuje, te wyniki są ze składowiska starego, proszę państwa. Panie burmistrzu, przed chwilą nie powiedzieć tu. Proszę o zadawanie pytań. Dobrze, panie starosto. Króciutko i na temat. Pan odpowie. Szanowni państwo, pierwszy raz jestem na czymś takim. Naprawdę, proszę mi wierzyć. To jestem, daliśmy mandat. Naprawdę, już idę do rzeczy. Rygor natychmiastowej wykonalności. Tak, ona jest nieprawomocna, ale rygor natychmiastowej wykonalności zabezpieczył nas przed tym, żeby nie wjeżdżano i żeby ta decyzja była skuteczna, tak? To by dlatego po to był nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Pan Szwaczko miał rację, panie burmistrzu. Pan o tym powinien wiedzieć, dlatego że rekultywacja i prawo do rekultywacji starego wysypiska również pozwolił na to marszałek województwa podlaskiego. Jeżeli to i dlatego on będzie na podstawie zezwolenia rekultywacyjnego marszałka województwa będzie woził osady tam.
Będzie woził osady z tego, na podstawie tego, co pan mówi, tak wynika. Nie na podstawie mojej decyzji. Szanowni państwo, dlaczego tak ważny jest czas? Dlaczego tak ważny jest czas? Dlatego, że ta góra śmieci, którą z uporem nam pan Awdziej tutaj prezentuje, urośnie zaraz na nowym polu składowym. No przecież wszyscy nikt nie jest dzieckiem. Przecież dobrze wie o tym każdy z nas, tak? Dlatego czas jest istotny. Dlatego istotne było, żeby w lutym, albo już nawet wtedy, kiedy pani burmistrz objęła stanowisko, bo powinna mieć pomysł na składowisko, powinna była od razu wypowiedzieć umowę dzierżawy. Po to, żeby ta góra śmieci, druga, nie urosła z boku, bo zaraz nie będzie na co, gdzie przenowozić tych drugich z boku, po prostu tych starych śmieci. Szanowni państwo, nieprawdą jest, że to obciąży budżet. Nieprawdą jest i dlatego się nie zgadzam się z tym, co mówił pan, chociaż go szanuję, panie burmistrzu, naprawdę, pana burmistrza Antoniego szanuję, bo ma spokojnie jest i wyważony. Natomiast, szanowni państwo, nieprawdą jest, że nie można ze środków unijnych zagospodarować tego starego wysypiska i wykorzystać tych środków po to, żeby spokojnie przeprowadzić ten proces. I tylko tyle. Dlatego pytanie oczywiście, pani burmistrz, kiedy pani wypowie umowę dzierżawy? Kiedy pani przejmie kontrolę nad wysypiskiem? Kiedy w końcu przestaniemy się bawić w kotka i myszkę ze swą spółką? No ja właśnie nie rozumiem. No, pan starosta zapytał, więc odpowiadam. Dowiedzieć się, co jest i tak dalej, a nie jakieś riposty, więc ja się zgadzam z panem. To myślę, że powie inspektor. Drodzy państwo, jeszcze raz, chociaż ciężko jest mi mówić, bo mam gardło chore. To, co powiedział burmistrz Stefanowicz. My nie siedzimy w fotelach. My nie opluwamy się gdzieś tam nawzajem. Starosta dobrze cofnął to pozwolenie. Bardzo dobrze, natomiast to pozwolenie jest, tak jakby nie jest w trybie obiegu prawnego jeszcze. Będą wjeżdżać na stare składowisko dalej, będą wjeżdżać nadal samochody w celu rekultywacji. Ale ja panu nie przeszkadzałam, panie starosto. Pan zdaje się jest człowiekiem wyważonym, tak jak pan to wspomniał burmistrzu Antonim. A myślę, że nikogo nie interesują nasze jakieś wycieczki, tylko starosta przedstawił swoje, ja przedstawię swoje, będą jeszcze pytania i to jest najbardziej istotne dla mieszkańców. W tym momencie otrzymaliśmy, tak jak powiedział przewodniczący komisji, obietnicę. Ja na ostatniej sesji zadzwonił do mnie telefon i powiedziałam, że dzwonił do mnie przed chwilką pan poseł Aleksander Sosna. I uwierzcie mi państwo, naprawdę się ucieszyłam, że jest po prostu światło w tunelu, ponieważ dostałam informację, że dzień przed sesją, ale się upewniłam, naprawdę prosiłam, żeby powiedział, czy dobrze waży słowa, bo zamknięcie instalacji to jest co innego od wszczęcia procedury o zamknięcie instalacji. Przekazałam informację, że od ministra Ostapiuka, od ministra ochrony środowiska, że poszła decyzja o zamknięciu instalacji. A do końca tego tygodnia, czyli tamtego tygodnia, do końca piątku, ma być zamknięta instalacja na nowym składowisku. Czekamy na pisemne decyzje, w tej chwili jeszcze ich nie mam, ale w połowie czerwca otrzymałam od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że w połowie czerwca jest rozprawa. I myślę, że na tej rozprawie, tak jak na spotkaniu 18 maja, wszystkie instytucje nas zapewniały, że zakończą to całe postępowanie. Ale ja powrócę do słów pana burmistrza Antoniego. Oczywiście, że wypowiemy umowę dzierżawy, ale ja chcę doprowadzić do tego, że będę miała dokument w ręku przez jedyną instytucję kontrolującą tego typu składowiska, czyli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, o tym, że są tam nieprawidłowości i to nie protokół kontrolny, tylko konkretną decyzję, to co minister nam obiecał wraz z panem posłem. I decyzja ta ma wyglądać o zamknięciu starego i nowego składowiska. I wtedy będzie to podstawą do wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo my już tam byliśmy trzykrotnie. Będzie podstawą do tego, aby dostać pieniążki na to, aby to jakoś zutylizować,
nie wiem, przerobić, tak? Żeby nie było tej bomby ekologicznej. O to mi chodzi. A druga kwestia, i to pan starosta może się ze mną nie zgadzać, ale to jest pana pogląd, ale druga kwestia to jest taka, aby nie dopuścić do tego, aby gmina poprzez zaniechanie, czyli poprzez zaniechanie tych instytucji, nie wiem, odłożenie w czasie, a my naprawdę pilnujemy tych instytucji, bo jeżeli państwo będą zainteresowani, zapraszam do urzędu, będą państwo widzieć tony dokumentów i odpowiedzi i prokuratur, które już się zajęły, nie było tego w przeciągu tylu lat, dopiero w przeciągu 5 miesięcy wszystkie prokuratury stanęły na baczność, Główny Inspektor Ochrony Środowiska na baczność, Minister Ochrony Środowiska na baczność, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na baczność, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na baczność i tak mogłabym wyliczać, plus weterynaria, sanepid i to mówię w randze ministrów, nie tylko wojewódzkie, ale w randze ministrów. I zależy mi na tym, żeby mieć taki dokument w ręku o zamknięciu instalacji jednej i drugiej, już taki konkretny i wtedy występować po środki, a po drugie firmy, które, tak jak na przykład Nowa Ekologia, wystąpiła z pozwem na około 244 miliona, 250 milionów złotych odszkodowania, aby te nowe firmy, które teraz są i które w cudzysłowie, według mnie, w cudzysłowie gospodarują tym składowiskiem jednym i drugim, bo to nie jest gospodarowanie, żeby nie występowały do nas, do gminy z odszkodowawczym pozwem, ponieważ gminę nie stać na dodatkowy koszt. Myślę, że przez tyle lat, ile 7, 6, skoro nic nie było robione, to w przeciągu, można powiedzieć, tak naprawdę pełną parą od drugiego tygodnia stycznia, bo wiadomo, święta są, tak, objęłam władzę, musiałam się zapoznać z urzędem, od drugiego tygodnia, czy nie udało się dokonać, czy też mieli inny zamiar, ale to nie mi osądzać. Nie jesteśmy od tego, żeby osądzać. Tylko chciałam przedłożyć państwu moją intencję. Intencja starosty też jest słuszna, ponieważ starosta wypowiedział, cofnął decyzję swojego poprzednika. Natomiast nie wyobrażam sobie, gdybym teraz wypowiedziała umowę dzierżawy firmie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie od razu państwu mówię, i to nie jest kłamstwo, panie, ktokolwiek, przepraszam, bo tu nie chcę do pana starosty, naprawdę go lubię, a znamy się jeszcze ze studiów. Nie wyobrażam takiej sytuacji, że od razu wszystkie instytucje zaniechają czegokolwiek, procedowania. I od razu jest ich decyzja bezprzedmiotowa, wstrzymują jakiekolwiek działania, bo tak naprawdę będzie wypowiedzenie umowy, przerzucenie odpowiedzialności na gminę i gmina radzi sobie sama. Plus pozew odszkodowawczy, nie mamy podstawy żadnej od żadnej instytucji kontrolującej. Pozew z firmy, która obecnie włada tym całym składowiskiem, jednym i drugim. A to są miliony, proszę państwa. To nie jest 10 milionów, 5. To są setki milionów, można powiedzieć. 200, 300, 100. Tutaj na którejś z rady, na którejś z sesji Rady Miejskiej pan Antoni Czaplejewicz wspomniał, że trzeba by było trzech budżetów gminy. Trzech, czterech budżetów gminy. Budżet gminy wynosi 72 do 76, 8 w zależności od roku, milionów złotych. Gdzie 30 parę milionów idzie na samo szkolnictwo, 38. Także z czego my mamy płacić, z czego mamy wywozić, utylizować? Plus pozew odszkodowawczy od firm. Być może od Nowej Ekologii, być może jeszcze od nowych firm, które są tutaj. Pół roku, proszę państwa, i mam nadzieję, że do końca czerwca ta procedura zostanie zakończona. Mam nadzieję, bo takie uzyskaliśmy informacje. Zarówno z panem przewodniczącym, jak i z członkami komisji rozmawiam do spraw karcz i z całą radą, bo mamy też spotkanie. Te spotkania wcześniej były częstsze, teraz rozmawiamy na komisjach głównie i na radzie. Również podejmujemy wszyscy działania, bo nie zależy nam na tym, aby doszło do zagrożenia wód podziemnych, tak? Teraz jest takie zagrożenie wód podziemnych. Natomiast wiem, że sanepid przeprowadzał badania i ujęcia wody są bezpieczne. Natomiast jest zagrożenie. To, co tam wycieka,
To nie jest jakiś, nie wiem, woda tylko, nie wiem, brudna z błotem zmieszana i tak dalej. To są wszystkie chemikalia. Proszę Państwa, ja nie jestem ekspertem, ale widzieliście tutaj na filmie, jak wypowiadała się pani chyba z Katowic, z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. I ona nie jest w żaden sposób uwikłana w nasze województwo, w układy, nie wiem, w firmy i tak dalej. Wypowiedziała się bardzo bezstronnie. I ona stwierdziła, co, mając mając zdjęcia, mając film z naszego składowiska już dawno, co tam jest i co tam może być. W tym momencie Państwowy Instytut Geologiczny, który działa przy Ministerstwie Ochrony Środowiska, podjął czynności, gdzie będzie badać, odkrywając całe to składowisko, co tam rzeczywiście jest, będzie obmiar geodezyjny i będą różnego rodzaju badania morfologiczne, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. My nie czekamy też na instytucje do tego powołane, ale sami też prowadzimy takie działania. Są zatrudnione też inne kancelarii, nie tylko dwóch prawników w Urzędzie Miejskim. Ale wybaczcie mi, nie będę mówiła jeszcze o takich bardziej szczegółowych rzeczach, ponieważ to może obrócić się przeciwko gminie. Jeżeli Państwo chcą uzyskać jakieś jeszcze inne informacje, to zapraszam do gminy. Mi zależy na gminie przede wszystkim i te populistyczne jakieś gesty, że rośnie, pewnie, że rośnie, przez tyle lat rosła i nikt się nie upominał. Proszę Państwa, i nikt się nie upominał, głosu nie było. Zobaczcie, ja się cieszę, że dzisiaj jest poruszenie. Naprawdę, bo to był mój cel, żeby ludzie zobaczyli, co tam rzeczywiście jest. To ten fakt, że jesteście dzisiaj Państwo na sali tutaj, że jest telewizja, że jest to upublicznione, że mogą Państwo oglądać to przed swoimi monitorami komputerów, to jest już sukces, bo to powoduje do tego, że jest nacisk społeczny na wszystkie instytucje powołane do kontrolowania. One do tej pory nic nie robiły. Nic nie robiły. Nic nie robiły. I tu jest pytanie, pieniądze brały, tak? Biorą urzędnicy za swoją pracę i mi zależy na tym, żeby poruszyć społeczeństwo, a jednocześnie nie siedzę w miejscu, proszę Państwa, tylko prowadzę, oprócz tych instytucji, prowadzimy również swoje badania, zabezpieczamy się jako gmina, zależy mi na tym, żeby tej bomby ekologicznej się pozbyć bądź rozbroić i przede wszystkim na tym, aby gmina nie była obciążona dodatkowymi procesami i przegranymi procesami z firmami, które tak naprawdę sprawiły to, co sprawiły z poprzednimi władzami. Na tym mi zależy. Dokończę jeszcze jedno zdanie. Mam nadzieję, że będą pytania, ale nie monologi, pytania. Dokończę jeszcze jednym słowem, ponieważ jak tylko objęłam urząd burmistrza i do tej pory też się przejmuję, bo jest to dla mnie priorytet. Ja praktycznie zajmuję się tylko i wyłącznie karczami przy pomocy burmistrza, natomiast na innych pracownikach, na zastępcy drugim, na sekretarzu spoczywa cała gmina. Oczywiście są konsultowane ważne sprawy ze mną, ale popołudniami, bo cały czas zajmuję się jedynie karczami. I odkąd objęłam urząd burmistrza, naprawdę przejmuję się tym problemem. Proszę mi uwierzyć. Ale, panie starosto, ja pana nie obrażałam. Naprawdę. Ja, ale proszę. Ale jedna osoba powiedziała mi w ten sposób i to był mój mąż. Ewa, ty tego nie zrobiłaś, jesteś czysta i prowadź sprawy tak, jak prowadzisz. Konsekwentnie i do przodu. I ja z uporem, z taką konsekwencją to robię przy pomocy radnych. Za to serdecznie wszystkim radnym i społeczeństwu dziękuję. Tu jeszcze pani radna z poprzedniej kadencji powie kilka słów. Szanowni Państwo, szczególnie chciałabym się zwrócić do szanownego pana starosty. Nie zamierzałam zabierać głosu dzisiaj na spotkanie jako była i obecna radna, jednak poczułam wewnętrzny obowiązek. Otóż na samym wstępie chciałam powiedzieć, że tylko zgoda może coś uczynić, a nie zgoda tylko i wyłącznie wszystkim zaszkodzić. I jako była radna jestem świadkiem postępowania byłych władz samorządowych i szczebla powiatowego i gminnego.
nie zależy mi na tym, żeby oskarżać i tak dalej. Jednak nie mogę milczeć, jeżeli coś takiego jest, pada, że natychmiast pan starosta wydał decyzję w trybie natychmiastowym. Bardzo dobrze. Ja osobiście panu dziękuję i społeczeństwa również jest, odbieram takie reakcje, że bardzo dobrze. Ale szanowny panie starosto, pana poprzednik miał okazję taką decyzję wydać 4 lata temu. Ponieważ, ale jak to bardzo proszę, 4 lata temu, chodzi o co? Spółka Nowe Ekologie, jak pan radny Cydzik przedstawił historię, zaczęła działać w 2009 roku, po kontroli WIOŚ-u wówczas, w lipcu 2009 roku, były stwierdzone tak poważne nieprawidłowości na starym wysypisku w Karczach, iż zostało wydane polecenie zamknąć do końca 2009 roku składowisko. To wykonać miała Nowa Ekologia, która już weszła do działania od drugiego półrocza 2009 roku. Ale żeby stało się zadość zaleceniom Inspekcji Ochrony Środowiska, Nowa Ekologia w 2010 roku, w lutym, złożyła wniosek do starosty Sokulskiego o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska. To znaczy, chciała być w porządku wobec zaleceń WIOŚ-u. Po takim złożeniu wniosku starosta Sokulski zgodnie z prawem powinien w ciągu miesiąca wydać decyzję na zamknięcie składowiska. Kiedy powzięłam tą informację z trudem, ponieważ wszelkie informacje radnym były tak owiane tajemnicą, taki był temat tabu, że zasięgnąć informacji o wynikach kontroli osobiście, które chciałam w starostwie sokulskim, niestety to graniczyło z cudem. Nie otrzymałam żadnej informacji, żadnego do wglądu dokumentu. Pani wówczas urzędniczka Wydziału Ochrony Środowiska owszem informowała, że taki wyniki kontroli dostają, że to burmistrz może i tak dalej. Jednak to nie było możliwe, a tym bardziej radnym z opozycji. Proszę Państwa, kiedy podjęłam taką informację, że spółka złożyła o zamknięcie składowiska, złożyłam natychmiast wniosek do przewodniczącego wówczas Rady Gminy o zabezpieczenie środków na rekultywację. Chodziło o ten przymierzony weksel i tak dalej. Ponieważ zgodnie z prawem, jeżeli wyda decyzję starosta zamknąć, to gmina powinna jako właściciel terenu niestety to sprzątnąć, więc trzeba mieć środki. Ale firma, która działa, powinna je po prostu zabezpieczyć. Mój wniosek niestety nie trafił ani na obrady Rady. Do dzisiaj miałam odpowiedź tak lakoniczną, że mogłoby Państwa tylko rozśmieszyć, którą otrzymałam od ówczesnego burmistrza Sokółki na mój wniosek o zabezpieczenie środków na rekultywację składowiska w Karczach w 2010 roku. Ale nie do tego zmierzam. Proszę Państwa, na ten wniosek o zamknięcie składowiska w 2010 roku starosta Sokulski, który prawnie powinien w ciągu miesiąca wydać taką decyzję, tą decyzję wydał dopiero pod koniec 2010 roku. W tym czasie firma Nowa Ekologia, która złożyła wniosek o zamknięcie, więc miała czyste ręce, oczekiwała na decyzję na zamknięcie, ogromne masy odpadów trafiały po prostu w tym czasie, kiedy oczekiwali na decyzję starosty na zamknięcie. I następnie, jeżeli ta decyzja została już wydana na zamknięcie, co było to rekultywacja nieprowadzona w ogóle zgodnie z prawem, wówczas również starostwo sokulskie, które wydało tą decyzję, powinno sprawdzać warunki jej wykonania, jak jest rekultywowane, przynajmniej informować w ramach porozumienia radnych gminy o wynikach kontroli WIOŚ-u, bo WIOŚ informował o swoich protokołach organ, który wydał decyzję. Osobiście byłam na Ciołkowskiego w 2011 roku, chciałam dokumentację, która poszła do prokuratury. Nie było to możliwe, ponieważ była odpowiedź, powinien złożyć to przewodniczący rady ten wniosek. Przewodniczący rady nie składał. I co mogła zrobić mniejszość radnych? Proszę Państwa, jeszcze raz chciałam Państwa zaapelować. Nie obwiniajmy się, pan starosta obecny, bardzo dziękuję, że tą decyzję wydał. Pani burmistrz w postulatach swoich w ogóle jako kandydatka od razu największym problemem widziała rozwiązanie sprawy Karcz, ale jednocześnie pierwszorzędnym, jestem tego świadkiem. I w tej chwili, nieważne jakie panie starosto, miał pan prawdziwe intencje wydając zaraz po 100 dniach urzędowania tą decyzję wstrzymującą, jednak ona pobudziła społeczeństwo, nie burmistrza, tylko społeczeństwo, bo burmistrz obecny i tak
musiał to zrealizować. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że nareszcie temat śmieci stał się otwarty. Powiem, proszę Państwa, moim zdaniem, gdyby nie doszło do zmiany władzy na szczeblu powiatowym i gminy, do dzisiaj byłyby śmiecie wożone, dowiedzielibyśmy, że już się nowe składowisko zapełniło, że jest poważne zagrożenie, ale to by się stało pewnie na koniec następnej kadencji. Jeden z kandydatów na burmistrza powiedział w kuluarach: wiesz, jestem wdzięczny Bogu, że nie wygrałem, ale gdybym wygrał, to nigdy w życiu bym tego nie dokonał w tak krótkim czasie działań na rzecz rozwiązania problemu, co nasza pani Ewa Kulikowska. Ja nie biorę się, bo to jest stronnicze, ale proszę Państwa, Panie Starosto, podajmy sobie ręce, nie kłóćmy się, ponieważ ja odbieram osobiście, Pana poprzednik zawinił w tym wszystkim w 2/3. Śmieciał, jakbym powiedziała, ile odpadów jest przypisane dla starosty Sokulskiego, ile dla marszałka. 2/3 dla starosty, 1/3 dla marszałka, może i mniej. Ponieważ marszałek wkroczył w ostatnich latach do działania w te decyzje. Niemniej jednak marszałek wydał decyzję w oparciu o decyzje środowiskowe, o raporty oddziaływania, mając wszystko czarno na białym. Więc rozliczmy się wszyscy nawzajem, każdy weźmie instytucję za siebie. I apeluję jeszcze raz do zgody, do zrozumienia, ponieważ bardzo się cieszę, że temat stał się otwarty, że ta po prostu jakby, że tam no ten pancerz pękł, że ja mogę dzisiaj mówić o tym i mogę zabierać głos i wiem, że nikt mnie nie wyśmieje, że pani radna nie wie, co pani mówi w ogóle. Jestem z tego bardzo zadowolona. Nieistotne, co będzie dalej, na pewno jak będzie zgoda, problem się rozwiąże. Proszę Państwa, ostatnie już. Oglądając, śledząc, jak w Polsce w ogóle w tej chwili gospodarka odpadami przebiega, to prawo zawiniło. Prawo, które przeszło, jakby weszliśmy do Unii, to prawo unijne w Polsce dopiero spowodowało dzikie wysypiska. Niekontrolowane, z ogromnymi lukami, nikt nie prowadzi ewidencji, ile odpadów zbieracz przekazuje, ile w studziankach się przetwarza. Proszę Państwa, to jest naprawdę, pewne są po prostu mury, których głowy nie przebijemy, ale niemniej jednak uważam, że w tej chwili, tak jak w Kotuniu, jedynym wyjściem, jestem zawsze byłam przeciwna protestom i strajkom i wojnom, ale za wzorem społeczeństwa z Kotunia, gdzie identycznie MPK Ostrołęka na brawery narobiło, w tej chwili jeszcze słysząc, że będą wywożone osady ściekowe w ramach rekultywacji, nie widzę innego wyjścia. Sama będę pierwsza na czele po prostu zgromadzenia, strajku, buntu i protestów, tak jak mieszkańcy w Kotuniu to załatwili, własnymi rękami. Także proszę Państwa, nie wzywam do jakichś tutaj naprawdę rękoczynów i tak dalej, ale bierzmy w swoje ręce, dlatego dzisiaj to spotkanie jest i bądźmy w zgodzie. Zrozumiejmy się nawzajem. Bardzo dobrze, że się zmieniła władza samorządowa w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję Pani Radna. Proszę Państwa, ja proponuję głos dla mieszkańców. Proszę Państwa, mieliśmy do wpół do czas tutaj przewidziany odnośnie sobie. Proszę Państwa, powiem Państwu, jak to wygląda na chwilę obecną. Pani burmistrz jasno wyjaśniła Państwu, że wszystkie działania dążą do tego, żeby naprawdę nie obciążać budżetu gminy, żeby te firmy, które zarządzały tymi składowiskami, poniosły odpowiedzialność. My ciągle liczymy na wymiar sprawiedliwości, że naprawdę podejmie takie działania, gdzie osoby, które doprowadziły do zagrożenia i skażenia środowiska, poniosą odpowiedzialność. Bo na chwilę obecną, proszę Państwa, jak będzie tego typu sytuacja, że gmina będzie musiała się borykać z tą sytuacją, z tymi karczami, wywozić to, ewentualnie przetwarzać, to będą środki, gdzie mieszkaniec naprawdę nie zobaczy w dłuższej perspektywie 10, nawet 20 lat żadnej inwestycji. Dlatego apelowałbym jeszcze do Pana Starosty po raz kolejny o współpracę. Panie Starosto, do Pana apelujemy jako radni Rady Gminy w Sokółce, na czele z Panią Burmistrz, na czele z mieszkańcami miasta i gminy Sokółka, o współpracę. Nie mówcie nam, że to jest sprawa gminy, a nie powiatu na sesjach. Nie mówmy, proszę Państwa, tego. Nie mówmy tego, tylko powiem Państwu tak. Wspólnie rozwiążmy ten problem. Naprawdę. Ja muszę kończyć, proszę Państwa, bo taki był terminarz tej pracy. My będziemy Państwa informować. Będziemy Państwa informować na bieżąco. Proszę Państwa, na każdej sesji są sprawy.
na każdej sesji są sprawozdania. Proszę Państwa, niestety, taki jest czas. Poinformowaliśmy Państwa, naprawdę chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie tutaj w kinie. Liczę na Państwa współpracę. Apeluję do Państwa również o to, żebyście Państwo nas wspierali, jeżeli dojdzie do protestu, bo taki również mamy na celu, byście Państwo nas wspierali w protestach, również jako mieszkańcy naszego miasta. Bo woda jest naprawdę zagrożona, a my musimy, proszę Państwa, stanąć na wysokości zadania i doprowadzić do końca. Dziękuję ślicznie Państwu za przybycie. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie będzie w najbliższym czasie. Dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję pani Ewie Dziękujemy za to, że w ogóle cokolwiek zorganizowała, bo rzeczywiście jest jedyną osobą, która tutaj się przyjęła. Nie, ja bez mikrofonu sobie też poradzę. Jestem zbulwersowana prowadzeniem właśnie tego spotkania. Między innymi przez pana Cydzika. Pan Cydzik powinien wiedzieć, jak człowiek się czuje w takiej sytuacji, ponieważ sam pan przychodził z mikrofonem na poprzednie sesje. Koniec z panem Cydzikiem, prawda? Pan nie rozumiem. Proszę też śledzić politykę w Sokółce, proszę też... Ale naprawdę ja panią nie rozumiem. Odczytałem fakty. Jednego słowa nie dodałem od siebie. Z dokumentów, nic więcej. Ja nie mam wcale nic do tego, co pan czytał, tylko to, jak pan się zachowywał w stosunku do tego. Do czego? Jak było przeprowadzane te posiedzenie. Jakie? Ja tu tylko siedziałem, nawet głosu nie zabrałem. No ja w ogóle panią nie rozumiem. Pani po prostu... Dziękujemy bardzo Państwu i kończmy spotkanie i zapraszamy na protest. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała w takim razie właśnie podziękować wszystkim, ale my chcemy rozmawiać. Nie kończcie. Może poczekają, ludzie, bo są sprawy ważniejsze niż seans filmowy. Też chodzę do kina. Przychodzi pani, bo jeszcze ja też chcę głos zabrać. Proszę Państwa, zapraszam Państwa na obrady Komisji Specjalnej. Będzie spotkanie, tam będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, na chwilę obecną tak jest czas tutaj naszego spotkania, tak był określony. Dlatego, proszę Państwa, nie mogę. Mam również swoje zobowiązania, również wobec tutaj osób, które zarządzają kinem. Dlatego, skoro daliśmy słowo, bądźmy honorowi. Zapraszam Państwa naprawdę na spotkanie. Jeżeli pani ma 3 minuty, proszę bardzo. Dobrze, w takim razie współczuję Państwu i dla pana starosty, i dla pani burmistrz, że rządzili taki smród po poprzednikach, bo to jest naprawdę smród i nie są w komfortowej sytuacji. Dziękuję za to, że w końcu mnie dopuszczono do głosu. Chciałabym się zapytać ogólnie, jako osoba, która mieszka w tej gminie, do kiedy mamy dzierżawę? Na czas nieokreślony. Super. Dobrze, następne pytanie. Jaki jest dochód roczny gminy z wysypiska? Z wysypiska. Prawie zerowy. Prawie zerowy. Prawie zerowy. Proszę Państwa. Teraz tak. Już teraz skąd? Dobrze. Skąd się wozi do nas momencik? Ale to ja dokończę na poprzednie. Zrobiłam zawezwanie przedsądowe. I wpłacają. Ale wszyscy chcieliby posłuchać. Daje się mikrofon. Nie mam mikrofonu. Jeżeli chodzi o tak zwany dochód, tak, z dzierżawy, to przez długi czas nie były czynione takie bardziej ostre kroki ze strony poprzedników. Natomiast jak zaczęłam przejmować to, co tutaj jest, jeżeli chodzi o karcze, to zrobiłam zawezwanie przedsądowe z panią skarbnik i z panią mecenas. I firma zaczyna wpłacać. Już wpłaciła przynajmniej czynsz dzierżawny za nowe składowisko i czekam teraz na czynsz dzierżawny za stare. Natomiast jeżeli nie wpłaci, no to idę do sądu, tak? Albo złożę jakiś tytuł egzekucyjny. Także nie daruję też tego, bo to jest chociaż minimalny, bo tak zostało w umowie ustanowione, minimalny, ale zawsze czynsz. Z czego powinno się wywiązywać. Przepraszam, ale skoro czas, to taka odpowiedź mi wystarczy. Teraz tak, pytanie, skąd do nas są zwożone śmieci, jeżeli Sokółka wywozi swoje do studzianek, proszę Państwa? Nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi. Tak, jeżeli chodzi o studzianki, to też w tym udział,
tylko już teraz nie będę Państwu tłumaczyć, bo to jest zbyt zawiłe i długo było, też ma firma MPK Ostrołęka, czyli ta firma, co działa w Kotuniu, co ma jeszcze kilka innych wysypisk, składowisk w Polsce i u nas. Czyli nie są tak, momencik. To jest... I właśnie tutaj muszę bardzo ważyć słowa, ponieważ to wszystko jest nagrywane, a firmy tylko czekają na pozew. Ale powiem w ten sposób, że z informacji, które do mnie doszły, ja ich osobiście nie stwierdziłam, bo nie jestem instytucją kontrolującą, przywożone są śmieci ze Słupska były. Takie doszły do mnie informacje i na tej podstawie też przekazałam do organów wszystkie dokumenty i informacje, które do mnie dotarły. Z Warszawy, z Ostrołęki i z Lublina. O innych nie wiem. Natomiast firmy przewozowe, bo nie wiem, czy właściciele tych śmieci, czy firmy przewozowe, czy spółki, które nad tymi składowiskami mają tak zwaną pieczę, czyli gospodarują tymi odpadami. Wiem, że wjadą teraz do Studzianek. Tam zamieniają te listy przewozowe, czyli tak zwane WZ-ki i wychodzi to, że ze Studzianek przyjeżdża do nas, także no jest wiele sposobów. Mam pytanie, jaka jest zasadność na przykład robienia u nas drugiego wysypiska i czy w ogóle, że powiem, nie możemy zrezygnować z tego? Ale nie wiem, o czym pani mówi drugiego wysypiska. No bo tutaj padło, że jest jedno wysypisko stare, jedno nowe, więc bo są jest, tak jakby dwa. No tak, no i tutaj jest też kwestia moich poprzedników. Od samego początku było stare składowisko. Jeszcze wiem, że ono służyło mieszkańcom Sokółki tam, starczyłoby jeszcze może na 100 lat, tak? Bo tam wiem, że i chyba ze Stolbudu, tak? Czy z Sokółka Oknej Drzwi były tam różnego rodzaju odczynniki też wrzucane, śmieci i tak dalej. I to by nam posłużyło naprawdę na bardzo długo jako mieszkańcom Sokółki. Miał powstać ten zakład zagospodarowania odpadów, który miał zrzeszać parę też gmin. Do tego nie doszło. I tu mają Państwo już historię, którą znacie też między innymi z filmu, gdzie poprzedni burmistrz wraz z Radą Miejską zadecydowali, że tak powiem, no, Rada Miejska dała takie poparcie burmistrzowi. Oczywiście burmistrz nie tłumaczył w pełni Radzie, tak jak tu Pani Radna z poprzedniej kadencji i z obecnej Państwu powiedziała. Nie tłumaczył dlaczego, co i jak. Po prostu tak Rada miała zagłosować. Takie mam informacje. Powstało to, co powstało. Na Starym tam jest około 6,5 hektara. Natomiast, i tutaj dobrze, że padło to pytanie, ponieważ ja naprawdę, drodzy Państwo, rozumiem, że poprzednia rada mogła być nieinformowana, że może burmistrz też był w błędzie. Nie wiem. Ja rozumiem, że można było raz błąd popełnić. Naprawdę. Ale w 2013 roku nie wiem, marzec, nie pamiętam, kwiecień, zostały przekazane nowe grunty, czyli te kilkanaście, 17 prawie hektarów, czyli to nowe składowisko, też tej firmie, która zarządzała tym ZZO Sokółka, tym składowiskiem. I wiecie Państwo, zakończę tak, naprawdę mam duży znak zapytania, bo nie rozumiem tej decyzji, bo tam już wszyscy w 13 roku wiedzieli, co się dzieje. Naprawdę, tego nie rozumiem. Ja bym chciała jeszcze zapytać, bo tutaj padło, że będą stare, że powiem, śmietnisko będzie, nie wiem, będą przywożone jakieś osady, czy tam osadniki, jakieś, nie wiem, co to jest w ogóle? Może tam burmistrza nie wiem. Może Państwo mi wytłumaczycie to raz i po drugie, co to jest zamknięcie instalacji, bo dla mnie tutaj jest, mówicie coś takiego. To już ja mówię, zamknięcie instalacji w znaczeniu technicznym to jest w ogóle zamknięcie składowiska, w ogóle. Czyli zakaz wjazdu, tak, zakaz wjazdu, sankcje dla firm i zamknięcie starego i nowego, bo do tego dążymy. Znaczy dążymy, nie firmy, tylko instytucje kontrolujące dążą z pomocą mieszkańców, rady i moim. Bo jeszcze raz, żeby mnie firmy też dobrze zrozumiały, bo na pewno będą to odtwarzać wielokrotnie, być może i na salach sądowych. Natomiast chciałabym powiedzieć w ten sposób. Naprawdę, mi jako burmistrzowi zależy na rozbrojeniu tej bomby ekologicznej, na pozbyciu się tego, na doprowadzeniu do normalności. Nie wiem, czy się uda, bo to już te procesy biologiczne zaszły bardzo daleko tych wód podziemnych do normalności. I przede wszystkim, żeby działać w granicach prawa. Bo są takie składowiska w Polsce, między innymi, o ile pamiętam z rozmowy z panem ministrem na Podkarpaciu, gdzie dokonuje się tego składowiska odpadów, jest rekultywacja i
tam rzeczywiście to działa, ale nie tak, że są wwożone odpady, które nie są zgodne z decyzjami, bo i decyzja starosty poprzedniego, chociaż była wydana z naruszeniem przepisów prawa, ale SKO nie uchyliło jej, ponieważ, być może źle się wypowiem, ale ta decyzja jest nadal obowiązująca do czasu przyjścia nowego starosty. Natomiast skutki, tak było w SKO w decyzji, skutki prawne zaszły tak daleko, że SKO, czyli Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie cofnęło w ogóle, nie uchyliło, nie anulowało tej decyzji. Natomiast są w Polsce składowiska, które działają i funkcjonują i gminy też na tym zarabiają. Naprawdę. A tutaj po prostu się wwozi to, było wwożone to, co nie było zgodne z decyzjami. Jeszcze tylko uzupełnię tutaj odnośnie marszałka województwa, bo też byliśmy razem z częścią komisji do spraw karcz u marszałka, z pracownikami w Urzędzie Marszałkowskim. Odbyliśmy spotkanie z marszałkiem, z pracownikami od marszałka, którzy są odpowiedzialni za ochronę środowiska. I zapytaliśmy, dlaczego? Jaki był tego powód? Dlaczego zostało wydane w lipcu 2014 roku pozwolenie zintegrowane? I widziałam dokumenty na własne oczy, widziałam dokumenty, między innymi z WIOŚ-u, z innych instytucji, które wskazywało, że tam po kontrolach okazywało się, że wszystko w porządku, bo na przykład instytucje jeździły, sprawdzały, upominały, coś tam było robione, zostało naprawione prowizorycznie, przynajmniej ja tak sądzę, bo ja nie jestem ekspertem, a nie mogę się tak zbyt dokładnie wypowiadać, bo no niestety wszyscy nas słuchają. I na tej podstawie marszałek wydał. Natomiast w tej chwili mamy informacje i z WIOŚ-u, i z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak również od marszałka województwa, że w trybie pilnym, oczywiście z badaniu, bo ostatnio WIOŚ też był na składowisku, w trybie pilnym będzie zamykana instalacja, a pozwolenie zintegrowane cofane. Więc no, liczymy na te instytucje, tak? Tylko tyle, co możemy zrobić. I ja mając, jeszcze raz mówię Państwu, mając ten dokument, jeden, drugi, trzeci od takich instytucji, od razu idę do Narodowego Funduszu, pukam do różnych drzwi. Mam nadzieję z pomocą Państwa, jeżeli trzeba, to zorganizujemy jakiś wyjazd, nie wiem, akcję protestacyjną. Tylko mi zależy na tym, żeby gmina nie miała dodatkowych obciążeń. Na tym mi zależy przede wszystkim. Ja rozumiem, tym bardziej, że gminą jesteśmy my i pieniądze, mieszkańcy, które byśmy właśnie... Na tym mi zależy, tylko i wyłącznie. ...oddali dla tej nowej ekologii czy tam komuś, to byłyby nasze. Dziękuję bardzo. A jeszcze co to są te osadniki? Ja przepraszam, że to są. Szanowni Państwo, ja może w uzupełnieniu jeszcze wspomnę, dlaczego by Pani była uprzejma zapytać, dlaczego od odpady nie trafiają z Sukółki na to wysypisko, ponieważ na pola składowe nie mogą trafiać odpady zmieszane, czyli to, co oddajemy, musi trafić do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów i na składowisko, na pole składowe mogą być tylko przewiezione odpady już przetworzone. I to w kontekście tego, co pani burmistrz mówiła, można się spodziewać, że w dokumentach jest to prawidłowe. Dlatego też my możemy powiedzieć w ten sposób, że mamy prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że mamy do czynienia z bombą ekologiczną tam, gdzie są składowane te kostki, na starym składowisku, na nowym składowisku, podobnie. Natomiast na polach składowych, gdzie jest membrana, staramy się udowodnić, stara się udowodnić to WIOŚ, dlatego wczoraj dokonywał odkrywek. Te odkrywki są i te wszystkie działania na skutek działań pani burmistrz komisji specjalnej, bo wcześniej to nie było robione. My również zamawiamy jako gmina Sokółka, burmistrz Sokółki podpisuje umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym, gdzie również eksperci nie z Białegostoku, tylko z innej części Polski zbadają morfologię zgromadzonych tam odpadów i zbadają objętość w kontekście wydanej decyzji, ile można przywozić dobowo, rocznie. A pyta Pani o osady ściekowe. No to są te rzeczy, tak się spodziewam, które zostają po oczyszczeniu ścieków komunalnych, na przykład na oczyszczalni w Białymstoku. Oczyszczalnia ogłasza przetarg, firma wygrywa i próbuje gdzieś je wywieźć. A co jest w tych osadach? No to myślę, że łatwo zrozumieć. Przekroczenia metali, kolor ciężkich i tak dalej. Jeszcze odnośnie wody, już sekundkę, przepraszam, odnośnie wody. To oprócz Państwowego Instytutu Geologicznego, to jeszcze będziemy na własną rękę robić takie badanie wody, ale nie będziemy mówić laboratorium certyfikowanemu,
skąd to pochodzi i co to jest. Te wszystkie dokumenty o zamknięciu instalacji jednej i drugiej, te wszystkie dokumenty stwierdzające, co tam jest, czyli badania przez PIG, przez inne laboratoria, przez sanepid, przez weterynarię, bo weterynaria też się w to włącza, bo jest ASF, jest zagrożenie żółtaczką WWA, czyli tą ludzką na owocach miękkich. To wszystko, te dokumenty spowoduje to, że będziemy mogli ubiegać się o środki finansowe na uporządkowanie tego terenu. I gmina nie będzie obciążana kolejnymi pozwami od firm. I chciałabym, żebyście Państwo po prostu zrozumieli to, bo naprawdę mamy dobre intencje, tylko i wyłącznie. Tutaj pan, który się wypowiadał z wysypiska śmieci, mówił, że mają pozwolenie na to, żeby gromadzić 50 tysięcy ton rocznie. Jeżeli zostało stwierdzone przez Straż Miejską, że dziennie to jest około 700 ton, no to wychodzi, że to jest około 70 dni zwożenia. Jeżeli pierwsze zdjęcia, bo jest 18 marca, no to 70 dni roboczych spokojnie minęło. Czy gmina, która jest współudziałowcem, prowadzi jakąkolwiek ewidencję, czy ma wgląd do ewidencji, czy może w jakikolwiek sposób zażądać dokumentów, żeby sprawdzić, ile zostało wwiezione? No bo jakie ma uprawnienia gmina jako wspólnik tego wysypiska tak naprawdę? Co może robić? Szanowni Państwo, my możemy otrzymać informacje, o ile firma nam przekaże, w ramach podpisanej umowy, a takiej informacji nie otrzymujemy. Natomiast w ramach wydanej decyzji kontroluje na przykład marszałek i marszałek dopiero po roku otrzyma sprawozdanie. Po roku? Tak. Takie są przepisy. I takie były umowy zawarte, więc to wszystko jest dookreślone w umowach. Drodzy Państwo, nie wiem, czy wiecie, nowa kwatera została oddana do użytkowania już w momencie, kiedy nowe władze się pojawiły, czyli pani burmistrz objęła władzę. A pozwolenie od kogo było? Od starosty. No to po co? No, Piotr. Czy czuje się pani odpowiedzialna za te setki tysięcy ton, które leżą obecnie na nowej kwaterze, która została oddana do użytkowania już po objęciu przystawionej władzy? Starosta dał pozwolenie. Ja przyszłam, zastałam taki stan, a nie inny. Także panie radny, pan był w poprzedniej radzie i pan wiedział o tym. A ja czuję się odpowiedzialna za mieszkańców Sokółki. Drodzy mieszkańcy, naprawdę czuję się odpowiedzialna i robię wszystko, co w mojej mocy. I powtórzę słowa męża. Ewa, jesteś czysta i rób tak dalej. I będę tak robić. I mam nadzieję, że mi pomożecie. I nie będę odpowiadać na głupie pytania i na zarzuty. Dziękuję wszystkim. Panie Arcis, także dziękuję. Debaty to dziękuję. Tak samo mieszkańcy powinni się dowiedzieć, że... Debaty nie było. To była informacja dla mieszkańców. Każdy mieszkaniec może udać się do swojego rodnego. Właśnie, bo tutaj dzisiaj nie było. Czy ty jesteś autem? Tak. Czy ty nie kupił? Mówikiem. Co tu jeszcze w kuluarach? A jedni parę na dyrektora tego szpitala będzie teraz emocjowany. No. Dzień dobry.